Na filmie widzimy symulację przepływu płynu nieściśliwego i nielepkiego wokół cylindra. Nie chcę wchodzić w detale tej symulacji, bo to nie jest istotne. To co jest ważne tutaj to to, że płyn w pobliżu cylindra i nie tylko porusza się po zakrzywionym torze. Może wyjaśnię, że w fizyce przez płyny rozumie się zarówno ciecze jak i gazy. Okazuje się, że łatwo można zrozumieć rozkład ciśnienia płynu dla takiej sytuacji. To w konsekwencji pozwoli nam zrozumieć np. Na rozkład ciśnienia powietrza wokół skrzydła samolotowego. Zastanówmy się, jakie warunki muszą być spełnione, aby malutka część płynu, nazywana elementem płynu, zakreśliła zakrzywioną drogę. Z zasad dynamiki Newtona wiemy, że na ciało, czy w tym przypadku na element płynu, musi zadziałać siła skierowana do środka, czyli siła dośrodkowa. Załóżmy, że można pominąć wszystkie siły, Poza siłami pochodzącymi od ciśnienia. To oznacza, że po tej stronie ciśnienie, jakie działa na element płynu, jest większe niż ciśnienie po tej stronie. Gdyby ciśnienia po obu stronach elementu płynu były identyczne, to nie otrzymalibyśmy zakrzywionego toru. Wróćmy do symulacji przepływu płynu wokół cylindra. Im jaśniejszy kolor, tym mniejsze jest ciśnienie płynu, i teraz to jest zrozumiałe. Rysuję kilka trajektorii dla różnych elementów płynu. Trajektory te są zakrzywione. Oznaczmy ciśnienia w różnych miejscach przez P1, P2, P3 i P4. Korzystając z wcześniejszych rozważań, wiemy, że ciśnienie P1 jest mniejsze niż ciśnienie P2 i dlatego tor elementu płynu jest odpowiednio zakrzywiony. Następnie ciśnienie P2 jest mniejsze niż ciśnienie P3. Z kolei ciśnienie P3 jest mniejsze niż ciśnienie P4 i tak dalej. Widzimy, że np. ciśnienie P1. Jest mniejsze niż ciśnienie płynu niezaburzonego, PN, znajdującego się daleko od cylindra. Im dalej w górę od powierzchni cylindra, tym ciśnienie jest bliższe ciśnieniu płynu niezaburzonego. Symetryczna sytuacja jest dla dolnej części cylindra. Popatrzmy teraz na inny obszar. Rysuję tor elementu płynu, i analizując jego krzywiznę, jest jasne, że ciśnienie po tej stronie jest większe niż ciśnienie po tej stronie. Ciśnienie w dyskutowanym obszarze jest większe od ciśnienia płynu niezaburzonego. W ogólności przepływ płynu wokół cylindra to jest skomplikowany problem. Sytuacja dość mocno zmienia się w zależności od tzw. liczby Reynoldsa, która zależy od lepkości płynu, jego prędkości i innych parametrów. Na przykład przy odpowiednich warunkach pojawia się ścieżka wirowa von Karmana. W opisie jest więcej informacji na ten temat. Jesteśmy gotowi, aby zbadać rozkład ciśnienia dla powietrza opływającego skrzydło. Tutaj mamy przykładową symulację dla płynu nieściśliwego i nielepkiego. To jest spore uproszczenie rzeczywistości, ale pozwala nam zrozumieć istotę problemu. Im jaśniejszy kolor, tym mniejsze jest ciśnienie. Proszę zauważyć, że największa krzywizna strumienia jest nad przednią częścią skrzydła. Ciśnienie przy skrzydle jest mniejsze niż ciśnienie płynu niezaburzonego, znajdującego się daleko od skrzydła. Im dalej w górę, tym ciśnienie jest bliższe ciśnieniu płynu niezaburzonego. To jest dokładnie taki sam argument, jak dla przepływu płynu nad górną powierzchnią cylindra. Pod skrzydłem mamy taką krzywiznę i nad narysowaną krzywą ciśnienie jest większe niż pod krzywą dlatego ciśnienie tutaj jest większe od ciśnienia płynu niezaburzonego. Im dalej w dół, tym ciśnienie jest mniejsze i bliższe ciśnieniu płynu niezaburzonego. Widzimy, że między górną i dolną powierzchnią skrzydła jest różnica ciśnień i otrzymujemy siłę nośną działającą na skrzydło. Największa różnica ciśnień, a zatem największy wkład do siły nośnej, pojawia się w przedniej części skrzydła, bo w tym obszarze krzywizna toru powietrza jest największa. Widoczny tutaj przepływ płynu wokół skrzydła może wydawać się dość naturalny, ale należy zadać pytanie, dlaczego płyn opływa skrzydło tak, a nie inaczej. To jest dobre pytanie. Szczegółowa dyskusja tego zagadnienia wymaga zaawansowanego wykładu z mechaniki płynów. Tutaj tylko wspomnę, że gdy kąt natarcia skrzydła, oznaczony przez alfa, jest odpowiednio duży, to realistyczny płyn, jak na przykład powietrze, odrywa się od górnej warstwy skrzydła i przepływ robi się skomplikowany. Taką sytuację nazywamy przeciągnięciem. Jest to niepożądane zjawisko, ponieważ następuje znaczny spadek wartości siły nośnej. W opisie jest kilka filmów demonstrujących ten efekt. Dziękuję za uwagę.